Halo, halo, cześć, siemanko, z tej strony Tomcio Gracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii Rolnik z Zielonki. I w dzisiejszym odcinku, widzowie, chciałbym zacząć znów zmagania z marchwią, z wykopkami marchwi, ale wziąłem sobie też na testy taką oto, jakby to nazwać, kopaczkę, nie kopaczkę. Na testy z zbiornikiem. Z zbiornikiem na właśnie. Wykopaną na ten grunt i zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Jak ta maszyna się będzie sprawowała. Ogólnie poza odcinkiem pokończyłem sobie siebie. Więc tam temat siły na tej serii mam, że tak powiem, skończony, zamknięty. No jedynie z bieżących rzeczy prac by mi tutaj zostało teraz właśnie temat do ogarnięcia i później może opryski. Troszkę powiem wam tutaj kosztuje, bo 100 tysięcy na mnie, znaczy nie, ogólnie tutaj 100 tysięcy euro kosztuje, więc no, wydatek jest dość, że tak powiem, spory. Stąd też wziąłem sobie na testy, bo po prostu już nie musi, nie potrzebuje, powiem wam, pracownika w tej chwili bądź drugiej osoby do pomocy. Żeby jeździć z przyczepą, no fakt faktem mogłaby być nieco bardziej wydajna, ale cóż. Do tego sobie zgaszę, przysiądę się do zatora.
nie powiem, bo sprawa z tym zbiornikiem tutaj na ten pion jest całkiem spoko temat, aczkolwiek kurczę, wydaje mi się nieco słabo z tym zaporem wygląda, choć w przyszłości jak będzie coś większego, większy ciągnik, już myślę, że w niedalekiej przyszłości tu powiem wam, plus jest taki, że mogę na inne przyczepy też ze spokojem sobie sypnąć, a nie tak jak tam to mają korona. Że ma wadła IP, tu powiem. Czekajcie. Tak, ale ten nie ma większą wygodę niż obecnie. Ale potrzebuję drugiego tego, żeby transportu
czego? Dobra, dzisiaj już nie będę czytał sobie drugiej próby. Byle dam radę ponadto.
Wiecie co, widzowie? Dzisiaj tak nieco krócej. Oczywiście zapraszam na poprzedni odcinek, zapraszam na Discorda kanału, a my co, a my widzimy się w kolejnym odcinku, także cześć, na razie, hej, trzymajcie się i do zobaczenia.